Mieszkańcy Suwałk cierpliwie czekali na realizację wyborczej obietnicy prezydenta miasta dotyczącej stworzenia parku u zbiegu ulic Świerkowej, Nowomiejskiej i Jana Pawła II. I gdy już nieliczni o niej pamiętali, temat wrócił. I to z wyjaśnieniem, dlaczego odwlekano decyzję w nieskończoność. Próbowaliśmy dokonać zamiany terenu z firmą, która jest właścicielem działki po drugiej stronie ulicy u zbiegu Świerkowej i Jana Pawła II, by właśnie tam, w sąsiedztwie akwaparku, zlokalizować ten park, wyjaśnił Czesław Rankiewicz. Decyzja, jak się dowiedzieliśmy, nadal nie zapadła, ale skończyła się cierpliwość samorządu. Park, jak już informowaliśmy, powstanie, tyle że po drugiej stronie ulicy Świerkowej. Środki na realizację tego, ale i innych zielonych terenów rekreacyjnych będą pochodziły z tak zwanego ZIT-u, współtworzonego przez miasto z gminą Suwałki. Gdzie planowane są zmiany? Kolejny takie działanie, które mamy w swoich planach, to jest zagospodarowanie przestrzeni przy ulicy Franciszkańskiej. Pojawiają się również pomysły w ramach budżetu obywatelskiego, suwalskiego budżetu obywatelskiego, które będą dotyczyły wzbogacenia określonego tam obszaru mniejszymi projektami. I sądzimy, że za kilka lat to osiedle Północ będzie bardziej przyjazne dla mieszkańców w zakresie natury i zieleni. Pierwszym terenem zagospodarowanym w systemie zieleni parkowej ma być niemal dwuhektarowa działka, na której raz do roku odbywają się pokazy kawaleryjskie. Powstały wstępnie omawiane przez nas cztery koncepcje, które ostatecznego kształtu nabiorą po wysłuchaniu uwag i propozycji mieszkańców. Za kilka dni, od 6 lutego, będzie można podzielić się z ratuszem swoimi sugestiami. Konsultacje będą trwały od 6 lutego do 12 marca. 8 lutego, chcemy spotkać się z mieszkańcami naszego miasta o 15:30 w sali konferencyjnej Aquaparku. Przedstawimy te koncepcje, posłuchamy naszych mieszkańców, zbierzemy wszelkie uwagi, które zapewne wpłyną do tych czterech koncepcji i później może zweryfikujemy je i przedstawimy do głosowania dla naszych mieszkańców. To głosowanie będzie trwało od 27 lutego do 12 marca. Później oczywiście przyjdzie czas pewnych działań takich formalizujących ten projekt. Pewnie tu pozwoleń, albo może trzeba wydawać pozwolenie, albo nie, na budowę tego parku. Nie mam dzisiaj takiej wiedzy, ale w każdym bądź razie naszym celem i zamiarem jest, żeby w przyszłym roku przystąpić do realizacji tego parku. O ewolucji pomysłu na zagospodarowanie tego terenu mówił Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni. Zamiar wstępny był taki, żeby powstały błonia tutaj, czyli teren pusty, zielony, z rosnącą trawą, naokoło miały być alejki i drzewa. Po analizach i po zastanowieniu się powstała taka koncepcja, zarówno troszeczkę błoni, jak i troszeczkę większych skupisk drzew, alejek. Ta koncepcja, która jest pierwszą koncepcją, zakłada te skróty, które tam funkcjonują w tej chwili. Te alejki to jest wynik przeglądu tego terenu pod względem, którędy ludzie skracają sobie drogę i chodzą. Uzupełnione oczywiście o skupiska drzew. Powstaje przy zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej na samym wejściu taki plac szerszy, gdzie będzie można zrobić jakieś takie pokazy, nie wiem, drobne, jakiś plakatów, jakiś wystaw takich, żeby ktoś mógł przyjść i pooglądać, co ewentualnie na przykład Suwalski Ośrodek Kultury czy SOK będzie miał w swoich zasobach i w swoich planach. W tej koncepcji pozostaje tu funkcjonująca obecnie myjnia samochodów, ale jak podkreśla Tomasz Drejer, to tylko na pewien czas. Urbaniści nie są fanami pozostawienia tego obiektu, ale teren został wydzierżawiony na określony czas i dokonano na nim istotnej inwestycji.
Drugi pomysł uwzględnia potencjalne wykorzystanie tego samego terenu na rokroczne przeprowadzenie tu konkursów, których bohaterami są kawalerzyści, albo przestrzeni do organizowania tu koncertów. Trzeci pomysł stwarza pole do popisu dzieciom i młodzieży jeżdżącym na wrotkach, rolkach czy deskorolkach pod czujnym okiem opiekunów. W zamyśle autorki to może być również świetne miejsce do joggingu. Czwarty pomysł jest niemal kopią trzeciego. Różnią się jednym. W miejscu aktualnej myjni jest niewielka gastronomia. Który z pomysłów najbardziej przypadnie do gustu mieszkańcom? Jakie korekty zostaną wniesione? Okaże się za kilka tygodni. Efekt ostateczny zależy teraz od obywatelskiej aktywności mieszkańców.